ponad 5 lat dyżurowałam w nocy. No nie ma praktycznych i potrzeb służenia ludności. To są sporadyczne przypadki, niekoniecznie ratujące życie. Niestety nie ma kadrowych możliwości, żeby w nocy, w nocy musi dyżurować zawsze magister farmacji. W dzisiejszych aptekach niestety są cały czas braki kadrowe i najzwyczajniej właściciela, kierownika nie stać na to, żeby zatrudnić dodatkowy personel fachowy. Żadna z ponad 10 aptek w mieście nie zgodziła się na pełnienie nocnego dyżuru. Aptekarzy nie stać na zatrudnienie dodatkowych pracowników, którzy mogliby pracować w godzinach nocnych. Tymczasem mieszkańcy Wałcza nalegają, a wspiera ich Rada Powiatu. Pierwsze spotkanie radnych z aptekarzami w sprawie uchwalenia planu pracy aptek nie przyniosło porozumienia. Radni liczą jednak, że aptekarze zmienią zdanie i zgodzą się na nocne dyżury.